Wiecie, co ja zrobię na początek? Wezmę kredę. Jest już tutaj narysuję na tablicę. Takie coś. Tu jest seczek, prawda? A tutaj mamy jakieś tam różne funkcje, bla. I tutaj mamy taką rozwijaną listę i tu są jakieś tam elementy. I teraz wyobraźcie sobie, że to jest pasek waszej przeglądarki. Tutaj macie zakładki, a tutaj to oczywiście jest folder z tymi zakładkami i tutaj macie różnego rodzaju zakładki. Tutaj może być na przykład mapy Google'owe, tutaj może być mail, tutaj może być Messenger, tutaj może być coś innego, tutaj może być coś innego. Pamiętam, jak parę lat temu, jak przyjechałem tutaj do Dublina, było to niedużo dłużej niż może 2-3 tygodnie po moim przyjeździe, jak zaczynałem studia magisterskie, bo w innym mieście robiłem licencjat, to ogłoszona została taka inauguracja roku. No fajnie, ale tak stwierdziłem, że a tam przecież nie będę szedł, po co mi tam, co tam przecież będzie ciekawego. No i jakoś tak parę godzin przed tą inauguracją chciałem wejść tutaj w jeden z tych linków i nie pamiętam już, co to było, może jakaś tam, może mail, może coś, ale zupełnie przez przypadek kliknąłem zamiast tego czegoś, to kliknąłem po prostu tutaj, a tutaj był Messenger. Otworzył mi się Messenger. No to stwierdziłem, dobra, zobaczę, co tam już jest na tym Messengerze. Okazało się, że akurat napisał do mnie taki jeden znajomy, który też w tym czasie szedł na studia, tylko że na całkiem inny kierunek. No i zapytał się mnie, czy idę na tą inaugurację. No to powiedziałem, no nie idę, po co? A ten mówi, idź tam, przecież jakieś może ciekawe rzeczy będą i tak dalej, i tak dalej. No dobra, kto wie, czym jest efekt Mandela? Kojarzycie? Kojarzycie. No właśnie, no to powiem wam całkowicie nieposjonującą historię. Od takiego pomyłkowego kliknięcia poszedłem na tą inaugurację, no i tam akurat okazało się, że jest przydział do po prostu grup na naszych studiach, więc mogłem wziąć udział w tym przydziale i jakimś cudem udało mi się zapisać do tej, powiedzmy, części roku, która troszeczkę bardziej mi się podobała. No gdybym tam nie poszedł, no to bym się nie udało zapisać. Dzięki temu poznałem paczkę znajomych, z którymi trzymam między innymi do teraz, mimo że już studia zakończyłem. No i ci znajomi, na przykład z tymi znajomymi czasami idziemy sobie na kręgle, albo z jednym ze znajomych planuję jakieś tam artykuły, które mi posłużą na doktorat i tam takie inne rzeczy. No dobra. I co to ma do siebie? Chodzi mi o to, że czasami w naszym życiu przez tak jedną naprawdę niewielką rzecz zmienia się dosłownie wszystko. Może się zmienić dosłownie wszystko. Posłużę się, jak to się mówi, asem z rękawa. Coś mi to się udało. Wiecie, na co nie mamy wpływu? Na to, co już się stało. To, co już się stało, tak naprawdę jest przyszłością. I co możemy z tym zrobić? W sumie to myślę, że niewiele. Zaakceptujmy to. Na co jeszcze możemy nie mieć wpływu? O, mam kolejnego asa z rękawa. Nie mamy wpływu na to, jak ostatecznie ktoś zareagował, czyli na taką rzecz, która już po prostu stała się niezależna zupełnie od nas. Możemy nie mieć jeszcze na coś wpływu, co już ktoś zrobił. No wiadomo, jak ktoś już na przykład gdzieś poszedł, no to co, będziemy dzwonić do niego i mówić, wróć, to już było takie troszeczkę przekombinowane. Są jednak rzeczy, na które mamy wpływ. Wyciągnę sobie asa z drugiego rękawa. Wyciągnę tego asa. Tak. Mamy wpływ m.in. na wystawianie się na różne sytuacje. O czym mówię? Jeżeli ktoś jest zadowolonym graczem albo programistą i siedzi przy komputerze przez 10 godzin, no to czy on będzie miał dużo różnych możliwości? Czy osoba, która siedzi na przykład, gra w jakąś grę, zamiast przyjść tutaj na spotkanie Toastmasters, będzie miała naprawdę tyle samo możliwości, co ta osoba, która przyjdzie? Prawdopodobnie nie. Być może pozna tam w grze kogoś mniej lub bardziej ciekawego, z kim nawiąże się jakaś relacja. No ale załóżmy, że to ta szansa jest po prostu troszeczkę wyższa u osoby, która przychodzi tutaj. Mamy coś tu jeszcze. Mamy wpływ też na to, czyli obserwowanie, co się wokół nas dzieje. Jeżeli widzimy, że mamy jakąś fajną, nie powinienem używać tego słowa fajną, ale jeżeli mamy jakąś fajną sytuację,
no to możemy zareagować, możemy jakkolwiek wykorzystać taką sytuację. Mamy też wpływ na relacje. Na relacje, jakie zawiązujemy, czyli czy raczej nawiązujemy. Czyli na to, z kim się zadajemy, z kim trzymamy. Czy przychodzimy właśnie do grupy Toastmasters, czy idziemy do grupy w klubie, w którym będziemy pić, palić i relacje tam będą, ale troszeczkę takie szybsze. Okej. Okay. Wiecie, co mam na myśli. Mamy też wpływ na komunikację. A więc na to, w jaki sposób nawiązujemy te relacje, o których mówiłem, w jaki sposób komunikujemy się to, co mówimy, jak mówimy, jak jesteśmy odbierani. Czyli mamy wpływ na to, w jaki sposób my nawiązujemy różnego rodzaju znajomości, czy to przedstawiamy się, czy przedstawiamy innych. Mamy bardzo duży wpływ. I jeszcze nauczenie się na swoich i cudzych błędach. Wiecie co, żyjemy, przepraszam, że użyję tego słowa, ale naprawdę zajebistych czasach. Dlaczego? Dlatego, że nigdy wcześniej nie było tak łatwo uczyć się na błędach innych. W dzisiejszych czasach możemy po prostu wejść sobie na tego YouTube'a, czy posłuchać podcastu, czy przeczytać książkę, czy zrobić cokolwiek. I tak jak było tu powiedziane wcześniej, chociażby w mowie Ani, my możemy wyciągać wnioski na podstawie tego, co ktoś zrobił. A więc sięgnę po jeszcze jednego asa z mojego rękawa. Wyciąganie wniosków. No cóż, przez przypadek chyba udało się trafić, że to akurat było tutaj ostatnie. Ponieważ kolejność ich była zupełnie losowa. Tak, możemy wyciągać wnioski i obserwować, w jaki sposób zmienia się świat, reagować na to i po prostu się uczyć. I tego Wam życzę. Dzięki.